Myślę, że z drugiej połowy mogę być zadowolony, mimo że nie wykorzystaliśmy szansy w postaci rzutu karnego. Co do pierwszej połowy, myślę, że byłoby moje zapomnienie, byliśmy drużyną dużo słabszą od Miedzi Legnica. Nie do końca było zrealizowane to, co sobie zakładaliśmy jak przed meczem na odprawie w szatni, to co mieliśmy grać. Z tego mnożyły się błędy, z tego padła też bramka. Choć też bym tutaj dyskutował, czy ten karny był dla Miedzi. Przynajmniej z wielu opinii obserwatorów, którzy patrzyli na to, nie do końca doszukali się tam faulu Jaroszewskiego. Ale trzeba powiedzieć, że i tak Miedź była lepsza w pierwszej połowie. W drugiej połowie myślę, że musiałem coś zmienić, musiałem dotrzeć do zawodników, jak my mamy grać, żeby nie było tutaj wyższego wyniku, a myślę, że też w pierwszej połowie cieszyłem się, że schodzę tylko z wynikiem 1-0 do szatni, bo jeszcze był kontakt i miałem nadzieję, że można coś z tego jeszcze ugrać i tak było w drugiej połowie, ale tutaj mówię, dobrze, że coś próbowałem pozmieniać i to wyszło i zagraliśmy trochę inaczej i to pokazało, że my mieliśmy naprawdę kilka dogodnych sytuacji w stosunku do Miedzi. Może nie było jakiejś naszej przewagi przygniatającej i Miedź nie grała, ale myślę, że my mieliśmy swoje sytuacje i nawet mogliśmy ten mecz wygrać. Myślę, że gdyby padła jedenastka Marcina Morawskiego, mecz by potoczył się dużo inaczej. Nie obwiniam go za tą jedenastkę, bo myślę, że wielu zawodników, nie raz zawodnicy nie strzelali rzutów karnych, ale to, co ćwiczył na treningach od praktycznie początku okresu przygotowawczego, jak był na pewno wyznaczony jako pierwszy do strzelania jedenastek, uderzył całkiem inaczej, nie to, co dlatego nie wiem, rodzi się u zawodników taka myśl, że nie wiem, chcą coś przekombinować, Marcin przekombinował, ale myślę, że z drugiej połowy nie mogę być tutaj na drugą połowę zły i tutaj myślę, że wstydu druga połowa nie przyniosła. Myślę, że w pierwszej połowie, gdybyśmy przed końcem wpływu regulaminowego czasu Marcin Rąski, który miał sytuację sam na sam, mieliśmy piłkę w bramce, być może, że ten mecz wyglądałby troszeczkę inaczej. Oczywiście w pierwszej połowie tworzyliśmy sytuację, głównie tu był troszeczkę dotknięty do defensywy, ale w drugiej połowie to rzeczywiście ja i mój przewodniczący musimy trochę się to nam przejdać. Rzeczywiście, bo Górnik był już zespołem lepszym, powiem tak, my kopaliśmy piłkę w drugiej połowie, Górnik grał. Sporo stworzyli sytuacji, tutaj rzut karny ewidentny, prawie z w powietrzu, ręka ewidentna. Co do rzutu karnego w pierwszej połowie, no myślę, że kontakt był, ale zbyt daleko odległość od ławki, żeby to obiektywnie ocenić, myślę, że na powtórkach będzie doskonale widać. Dużo szczęścia w tym meczu mieliśmy w drugiej połowie, zszedł i Grzegorzewski i Jarzębowski, bo Górnik nabierał tempa i tworzył sytuację. No niemniej jednak wiedziałem, że to będzie ciężki mecz i na pewno w tym meczu tylko mogą cieszyć 3 punkty. Nie straciliśmy bramki, zdobyliśmy 3 punkty, ale no, z taką grą przed Zawiszą musimy się zrefleksować i zdecydowanie poprawić jakość naszej drugiej połowy. Panie trenerze, czy w szatni, w przerwie meczu założenia taktyczne były takie, żeby się wycofnąć? Nie, absolutnie nie. Absolutnie tak to wygląda przynajmniej na boisku. Tak, absolutnie nie. Mieliśmy podejść wyżej po przeciwnika. Górnik gdzieś tam starał się odrabiać, powoli spiechał nas w 16 metr i dochodziło do wielu takich sytuacji, że musimy stracić bramkę. Oczywiście również w końcówce Marcin Orłowski miał też dogodną sytuację po kontrze, Paweł Kowal 2 razy, ale tak jak powiedziałem, w drugiej połowie Górnik gra w piłkę, my kopaliśmy piłkę. Trenerze, jeśli jesienią w Wałbrzychu, mimo że mecz ma korzyść z Wami, bardzo podobnie, bo też jedna była ze wskazania na jedną drużynę, druga na drugą. Coś na ten temat. Tak, myślę, że dobrze dla Miedzi się stało, że podzieliliśmy się zwycięstwami, bo Górnik wygrał u siebie, Miedź wygrała tutaj, ale tak jak powiedziałem, no, w naszej drugiej połowie to jest cudzysłowie zniesmaczony, bo to nie była dobra piłka, na pewno oprócz kilku kont, które gdzieś tam przypadkowo wyprowadzaliśmy, to nie był to poziom zespołu, którego
który no, ma aspiracje do was w pierwszej linii. Emocje były na trybunach, na wojsku, no właśnie co tam Paszyńskiemu? Z opisu nie tylko Paszyńskiego, ale i moich obrońców. Ja tego nie widziałem, ale podobno był atak zawodnika Górnika Łodziem i Paszyńskiego odepnął. Także na to wszystko wygląda, że sędzia widział tylko drugą fazę tego zajścia. Ja tego nie widziałem. Myślę, że będzie szansa zobaczyć to na powtórkach i wtedy wyjaśnić. Sędzia Łodziem powiedział, że zawodnik Górnika został odepchnięty, ale tak jak powiedziałem, no, prawdopodobnie była to druga faza tego zajścia. Ale mimo wszystko tutaj Paszyński zachował się nieodpowiedzialnie, bo na dobrą sprawę sędzia nie dość, że podyktował czerwoną kartkę, to jeszcze pokazał czerwoną kartkę, to mógł wyznać rzut karny, bo to było w polu karnym. Także tutaj Paszyński mimo gdzieś tam prowokacji powinien troszkę zachować się bardziej odpowiedzialnie. To Maciej, jak dostał dalej czerwoną, czy tylko żółtą? Tylko żółtą. Była tam tylko żółta, tak? Trenerze, jeszcze pytanie, trenerze, zwycięstwo z zwycięstwem, oczywiście cieszy się, punkt najważniejszy, ale też chyba trener troszkę krytycznie oczywiście w kontekście drugiej połowy się wypowiedział o swojej drużyny i słusznie, natomiast chyba byłem zadowolony z tego, że 270 minut bez startu bramki. No zgadza się. Chyba cieszy. Na pewno cieszy, tylko tak jak powiedziałem, mieliśmy w drugiej połowie dużą dozę szczęścia. Na szczęściu można bazować nie wiem, w jednym meczu, w drugim meczu, ale musimy temu szczęściu pomóc i oddalić tę sytuację przeciwnika od pola bramki naszej. W Żaganie również graliśmy, Żagań nas kontrował, też dochodziło do kilku sytuacji. No, tak jak powiedziałem, no, musimy poprawić grę w defensywie całego zespołu, jeśli chodzi o drugą połowę, bo tak uważam, w przebiegu meczu teraz tak na chłodno człowiek analizuje, że ta bramka nam zaszkodziła. Do momentu strzelenia bramki było poukładane w miarę dobrze, zawodnicy przesuwali, zagęszczaliśmy, a potem też nasze obrony gdzieś tam się rozluźniły i dlatego w nich między nimi dochodził do tylu sytuacji. Dziękujemy.